Piłkarz, mistrz olimpijski, ekspert, konkubent, ojciec, przyjaciel, człowiek. Życie Wojtka Kowalczyka do tej pory było piękne, ale jak się miało okazać, jedno zdanie wywróciło je do góry nogami. Jesteśmy na Mokotowie. To właśnie tutaj coś się niewątpliwie zaczęło i coś się niewątpliwie skończyło. Ustalmy chronologię. 24 października, około 20:20. Wojciech Kowalczyk wypowiada pamiętne słowa w Lidze Minus. Trzeba powiedzieć jasno. Podobno w tej grupie też był... Jest pijacka grupa, no przecież tego się już nie da ukryć. Wszyscy o tym mówią doskonale. Jest pijacka grupa, która była tak przemęczona na meczu w Gdyni, w Gdańsku z Lechią. Zaraz po... Tak świętowali zwycięstwo z Leicester, że zapomnieli, że za 3 dni, za 72 godzin muszą wyjść na boisko i niestety to było właśnie to przemęczenie. 28 października, około godziny 17. Legia publikuje wstrząsające ogłoszenie. Świat Wojtka zatrzymuje się po raz pierwszy. Jest! 31 października, około godziny 21:40. Antyterroryści wyprowadzają Kowala z Ligi Minus. Jego świat zatrzymuje się po raz drugi. Wojtek broni się łukiem, ale jest bez szans przy broni palnej. Przed aresztowaniem wszystko wydawało się żartem. Dlatego poprosiliśmy licencjonowanego grafologa, by sprawdził autentyczność tego pisma. Tak, to jest pismo od Legii. Marcin, druga strona. Grafolog nie miał wątpliwości, tak jak nie mieli wątpliwości antyterroryści. Wojciech trafił do więzienia. Jak cię traktują w areszcie? Git. Gitara. Dobrze jest. Walczę o to, żeby stąd się wydostać, ale mocne zabezpieczenia mają. Z kim siedzisz? Sam. Sam podobno jestem niebezpieczny dla otoczenia całego, które tutaj się ze mną znajduje, dlatego jestem, wiesz... Zamknięty w pojedynczej sali. Spodziewałeś się zatrzymania? Niekoniecznie, ale liczyłem się z tym. Myślałem, że zdążę uciec. Wiesz, jak byłem młody, to uciekałem policji, a teraz się nie udało. Jest pytanie, skąd miałeś łuk? Ha, to już wiesz. Na razie siedzę w areszcie śledczym. Przed rozprawą nic nie będę mówił. Mam takie gadżety jeszcze w domu, kilka. Czy masz pozwolenie na łuk? Znajdzie się. Kto jest twoim adwokatem? Nie wiem, na razie jeszcze nie brałem tego pod uwagę, ale mam nadzieję, że zgłosi się do mnie Wojciech Hadaj. Mnie się wydaje, że on mnie obroni ze wszystkich problemów. Co miałeś dzisiaj na obiad? Marchewkę z groszkiem. I mieloniaka, tylko nie wiem z czego. I to tyle. Kompocik jeszcze był świetny. Czy odwiedziła cię już rodzina? Nie, nie pozwalają się za bardzo widywać. Nie wiem, jakim sposobem wy dotarliście tutaj, żeby zamienić ze mną 2-3 słowa. Masz jakąś książkę do czytania? Elementarz. Koniec widzenia, Kowalczyk do celi! Już! Do celi nas! No, widziałeś? I na tym się to całe gówno kończy. Do celi powiedziałem, chodź! Idę do celi! Pa, pa! To pierwsza wizyta Kowala w więzieniu. Jak powinien się zachowywać? Poprosiliśmy o zdanie licencjonowanego krypsologa. Kowal musi wiedzieć, że przynajmniej na początku, jako świeżak, będzie na odstawce. Na samym początku, przynajmniej przez pierwszy tydzień, musi chodzić na wszystkie spacery, bo trzeba sprawdzić, czy nikt mu nie będzie jechał po rajtach. I Wojtek, kurwa, musisz wybrać, czy jesteś frajerem czy gitem. No, śmigałeś z konkretną ekipą po mieście, to rozumiem, że gitem. No, zostaniesz frajerem, to ci oszamią rakietę od spodu. I generalnie Wojtek,
Pilnuj się, chłopie, ja cię proszę, obskakuj twardy cynk o kipiszu i nie daj, żeby ktoś ci przyłatwił w kopiejkę. Będziesz grzeczny, to będziesz kulturalnie śmigał do psiarni na szkiełko. I przepraszam, bo jakaś informacja. O, jeden z widzów na czacie pyta, użytkownik Addison, czy Napoli wygra Serię A. Nie brak opinii, że zatrzymanie Kowala to kuriozum. Wspierają go zwykli ludzie. Kowalczyk, Kowal, Wojtku, wspieram cię z całego serca. Trzymaj się. Kowal, byku, kiedy jadę na motorze, non-stop myślę o tobie. Jesteśmy z tobą. Panie Wojciechu Kowalczyku, ma pan moje pełne wsparcie. Znalazły się jednak osoby, które krytykują Wojtka i życzą mu jak najgorzej. Dla popularnego Kowala to może być szokujące. Przypomnijmy, czego sobie życzył. Mam nadzieję, że zgłosi się do mnie Wojciech Hadaj. Mi się wydaje, że on mnie obroni ze wszystkich problemów. Dziwię ci się, Kowal, bardzo ci się dziwię, że przyczepiasz się do Dariusza Mioduskiego i do jego Legii. Przecież Dariusz Mioduski, sam Kowal, widzisz, nie możesz zaprzeczyć, robi wszystko, żeby Legia była potężnym klubem, żeby Legia radowała swoją grą miliony jej kibiców, a ty się przypieprzasz, szukasz dziury w całym, obrażasz pana Darka, wymyślasz, że są pijackie grupy w Legii. Kowal, czy ci nie wstyd? Byłeś znakomitym piłkarzem Legii i tak teraz srasz na ten klub? Kowal, skup się na sobie, a nie na Darku Mioduskim. To jest wyjątkowo mądry człowiek z głową pełną pomysłów, otaczający się znakomitymi doradcami. Odpierdol się od pana Darka, Kowal. A i to nie koniec trudnych informacji dla Kowala. Świadek Incognito przynosi szokujące informacje. Dlaczego nie chcesz pokazać twarzy? Bo jestem świadkiem Incognito i trochę cipą. Jesteś cipą? Trochę tak. Czy to nie jest trochę hipokryzja, że Kowal zarzuca komuś imprezowanie, skoro sam lubi imprezować? Według mojej wiedzy Kowal niewiele imprezuje. On w zasadzie nie pije alkoholu. Kowal nie pije alkoholu? Nie, bardzo rzadko. Ja go może zaraz widziałem z piwem małym. Okej, zapytam jeszcze raz. Czy Wojtek Kowalczyk pije alkohol? Nie, bardzo sporadycznie, bardzo okazjonalnie. Myślę, że mniej niż średnia krajowa. Znacznie mniej. Co wiesz na ten temat, że Paweł Paczul miałby być zamieszany w zatrzymanie Wojciecha Kowalczyka? Myślę, że mam swoje podejrzenia i Paweł Paczul jest wśród ludzi, którzy moim zdaniem go wrobili. Skąd takie podejrzenia? Znam trochę Pawła Paczula, miałem z nim kiedyś do czynienia. To jest postać, której nie podałbym ręki, a na pewno nie wzbudza już mojego zaufania. Dobra, kurwa, idę na fajkę. Czy Paczul rzeczywiście mógł zdradzić swojego Wojtka? Poprosiliśmy o opinię licencjonowanego eksperta od mowy ciała. Przeprowadziłem dosyć konkretną analizę, jeżeli chodzi o mowę ciała, ruch Pawła Paczula podczas właśnie omawianej sytuacji i podczas ostatniego programu. Muszę powiedzieć, że jestem wzburzony wnioskami, do jakich doszedłem. 12 godzin nad tym spędziłem bez picia, bez jedzenia i bez spania, nie mówiąc o innych różnego rodzaju ludzkich w aktywnościach. Wiele ruchów, takie na przykład jak to, że Paweł wstaje szybciej niż nawet biegają funkcjonariusze policji, tudzież służb porządkowych. Również wzrok, niepewność, ruchy rękami, głowy wskazują, że być może on nie jest bez winy w całej tej sytuacji, w całej tej sprawie. I myślę, że warto się nad tym poważnie zastanowić, jaką rolę odegrał w zatrzymaniu Wojciecha Kowalczyka
pseudonim Kowal. Sam Paczul nie chciał rozmawiać przed kamerą. Tak, słucham. Czy wie pan o zatrzymaniu Wojciecha Kowalczyka? Wiem, ponieważ byłem wtedy w studiu. Pojawiają się zarzuty, że miał pan wpływ na zatrzymanie Wojciecha K. A spierdalaj. Jesteśmy na Brudnie. To tutaj grać w piłkę zaczynał Kowal. Zawiązywał pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości. Czy mógł podejrzewać, że po wielu latach Brudno będzie oglądał już tylko na pocztówkach? Co jeszcze przyniesie nam ta historia, skoro wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi? Czy Paczul zdradził Kowala? Skąd antyterroryści wiedzieli, że Kowal będzie w Lidze Minus? Skąd Kowal miał łuk? Skąd nagła przemiana Hadaja? Jaki wyrok czeka Kowala? A może powinien spodziewać się nowych pozwów? To jest niesamowita historia. Thank you.